Na koniec festiwalu Sacrum Profanum, 11. festiwalu Sacrum Profanum, Polish Icons 2. Grany pierwszy raz w zeszłym roku, a w tym roku gramy tylko i wyłącznie Lutosławskiego. Jesteśmy przekonani, że będzie tak samo dobrze odebrane przez widzów i przez krytyków muzycznych jak ubiegłoroczny koncert. Jeżeli chodzi o preludia i fugę, a szczególnie preludia, które mają taki charakter jak i łańcuchy Lutosławskiego, gdzie poszczególne części nachodzą na siebie, tutaj poszliśmy jakby ekstremalnie w tym kierunku, robiąc, iż fragmenty siedmiu preludiów nachodzą na siebie praktycznie cały czas w różnych momentach, w różny sposób. Nastąpiło takie rozbicie na atomy dźwiękowe tego utworu i jakby złożenie w taką mieszankę wybuchową po raz drugi. Zawsze też jakoś robiliśmy muzykę intuicyjnie. Chyba też, teraz też tak było, że niezbyt dużo myśleliśmy nad tym, nad strukturą utworu kompozytorską, może technicznie, a bardziej oddajemy zawsze ją emocją. I trochę też te preludia to jest taki, jakiś taki minisecik DJ-ski też właśnie, składający się z różnych fragmentów. Dla mnie to, że tutaj jesteśmy i drugi raz prezentujemy na drugiej edycji muzykę współczesną polskich kompozytorów, jest już mainstreamem. Tak, no ja też myślę, że ta muzyka ma już jakieś tam miejsce w obrębie koncertowo-festiwalowym od jakiegoś czasu, już trwałe. I z tego, co słyszałem, to są bardzo ciekawe utwory. I mam nadzieję, iż my sprostamy temu zadaniu, które jest o tyle trudniejsze, że gramy to na żywo, na instrumentach, które są dużo mniej doskonałe niż wypuszczanie dźwięków elektronicznych. No i ludzka zawodność w postaci i muzyków, i dyrygenta. Mam nadzieję, że tym razem nie zawiedzie, że postaramy się o to, aby muzyka Lutosławskiego, tak jak ona została napisana, dotarła do ludzi w sposób jak najbardziej dokładny. Kontynuujemy cykl Polish Icons, poświęcając go w całości Lutosławskiemu, i zaproszenie do remiksów jego kompozycji przyjęły takie tuzy jak Mira Kalix, Emika, One Trick Point Never czy Clark. Oryginały zagra orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia, natomiast twórcze przeróbki przedstawią właśnie ci artyści kojarzeni z wytwórnią Ninja Tune czy Warp.
so I could kind of experimented to the point where I just got lost in the middle of all these ideas. It was like this grey area between his work and my work. So actually, like 3 days before leaving to start my tour, because I'm in the middle of a tour now, I just scrapped all of that and started again. And I actually just used, I got many different recordings of the fugue, and I picked the one which had the right spirit that really connected with me on a soulful level, not just on a technique way. And I just decided to sample that. And what I did was cut out the bits which felt like they made a connection with my sound world today. And then I imposed what I would call Emeka harmonic style onto the pieces that I'd edited out, the sections I'd edited. They're more like fragments, they're really small parts. And then I, because you know, I figured they're booking me for an Emeka show, they do want it to be me still, recognisably my sound. So I worked with, you know, the kind of kinds of cadences that I use in my music, and splashed everything with delay and reverb and gave it that kind of sound signature colour that I have in my records. And yeah, I just approached it in more of an obvious way. I actually wanted to do something really challenging and completely outside of the box to what's normal to me. But to my surprise, I discovered that that just didn't work at all, you know? And sometimes the most simple, obvious idea does have the best results. So I learned a lot. I worked for a long time on this piece. I actually really just looked at the score, but I removed any pitch or harmonic information. It's probably strange for Latoslavsky, but Latoslavsky is sort of these harmonics and then rhythm, and I really just focused on rhythm. So for me, I made it a really percussive piece, very, very percussive, and there's almost no other timbre other than from those actual bits of percussion. Working with another composer's work is always difficult, in the sense that if you are too reverential, because Vasovsky is a great composer, you find that your hands are tied. So you have to almost destroy the piece and try and remove yourself and think of it as something new and disassociate. The piece itself is a total beast, and I haven't really got a background in composing, but I can read music, so I printed the score off and was completely confused for about 2 hours, and then I just took the like tritone interval and kind of worked out the structure of his harmonics very basically, and the piece itself is very simple, deceptively simple, which in some ways made it easy to build electronic sounds around, but I just really took a few sequences as a starting point and then just really did my own thing on top of it, which I'm guessing is what was wanted, like a kind of electronic reinterpretation. But yeah, it was really engrossing because I don't normally do this kind of work, but it's great to hear it in this space as well.